Siemanko, siemanko, z tej strony Crispo. Dzisiaj sobie zagramy w grę Garena Free Fire. Wygran to tam, zobaczymy, ja sobie wbiłem. Wbiłem sobie 248 wygra. Spokojnie tylko wbijamy do 250. Tak, o, muszę wam pokazać. Ulepszyłem postać na maksa na level 6. Drugą moc z innej postaci na level 5. No w ogóle wam przypomnę do końca, do czego te moce służą. Ta moc służy, że za każdego jednego killa macie wzrost o 18 HP więcej niż macie, no nie? Czyli zamiast 200 HP, jak to jest w standardzie, to będziecie mieli 218 i tak w kółko, ile zabijecie, to tyle będziecie mieć, aż chyba do max 35 albo do 45, już nie pamiętam, chyba kiedyś było 45, ale dobra, zaraz się to ogarnie. Ta moc służy, moc klaty, że jak walicie z broni w klatę, no to więcej zadajecie przeciwnikom w klatę. Ta moc wam służy, że szybciej zjadacie grzyby. A co najważniejsze, szybciej bierzecie apteczkę. O ileś tam sekund, no wiecie, jak bierzecie apteczkę, to te sekundy lecą i trochę szybciej, sekund i od razu szybciej bierzecie apteczkę niż to powinno być. Bo macie moc taką, że szybciej wam to robi. O ileś tam sekund. No i tu mamy moc shotguna, że tam szybciej strzelamy z tej broni. I to tyle. A wiecie, dlaczego ulepszałem już tak szybko te postacie? Bo już nie trzeba za pieniądze je ulepszać, tylko za puzzle. Pokażę wam na przykładzie tego. Kurde, nie to, dałem select. Chciałbym ją ulepszyć level up, no to jest baby 739 puzli na 5000. Myśmy mamy już te 5000 i ulepszamy ją i to tyle, nie trzeba żadnych pieniędzy. A w ten zaś trzeba było i puzzle 5000 uzbierać, potem hajs i dopiero level up. Trzeba było i za puzzle i za pieniądze, a teraz tylko za puzzle danej postaci, czyli te puzzle do niej, no i macie ją ulepszoną i to tyle. W ten zaś było, też trzeba było pieniądze robić. Jest naprawdę teraz lepiej. No i to chyba tyle wam chciałem pokazać. No i dobra, lecimy z meczem. Polecimy sobie, ogarniemy, bo tutaj mamy na starcie pokazane te fioletowe drzewa, czy różowe drzewa. I to taką mapkę jakby taką chińską. Na Bermudzie jest coś taki skrawek i sobie to ogarniemy. Polecimy właśnie tam. No bo na zwykłej Bermudzie, nieulepszonej, nigdy tam nie lądowaliśmy. Nie było tam fajnych rzeczy. Teraz tam lądujemy, żeby to zobaczyć, jak to ciekawie wygląda. I zobaczymy, czy tam się opyla w ogóle lądować pod względem przedmiotów. O, dobra, tam lądujemy, już widać te różowe drzewa. I lecimy sobie. Dobra, kiedy się pojawi ten wyskocz... Dobra, nareszcie się pojawiło. Fajnie, jakby było ten wyskocz, jak już od razu samolot się pojawi i to tyle. Od razu wyskakujesz, a tak to trzeba trochę tam poczekać kilka sekund, ale... To już nieważne jest. Dobra, zobaczymy, czy teraz tu się opłaca lądować. No, powiem, ładne te drzewka. Jeszcze liście z nich spadają, no fajny efekt zrobili. Dobra, jak na razie chyba lipa będzie z przedmiotami, mi się coś tak czuje. No, widzę już tą pustkę skar. Beznadziejna broń. Chyba jak ktoś ma lakier do niej dobry, który ulepsza jej szybkość i to dopiero jest dobra to broń. Ojeju, jeden wektor. No niezadowalająco z przedmiotami tutaj jest. Aha, nowa zmiana. Widzę, że wektor nie ma już ulepszenia na końcówkę. Czyli można już jej dać lepszej lufy wektorowi. Ciekawe czemu. Czyżby ulepszyli wektora? Czy zgorszyli, że nie można ulepszyć?
tam menda ta jest. Ole, w mordę dostał. Dobra, porobione. Super. I weźmiemy od niego tego spada. Dobra, headshot. Superancko. Gość pokonany. Dobra, co to chyba się wszystko. Wezmę się z metki duje. Widzisz, troszkę szybciej. To nie będzie taka zmiana, że buch, macie apteczkę i od razu ją wzięliście, a jest diametralna zmiana. Czy diametralna? Nie wiem, co to znaczy diametralna. Nieraz mówię słowa, których nie znam sam. Gdzieś się słyszały, się mówi po prostu, ta moc za bardzo dużo nie daje. To po prostu ma wam lekko ulepszać, a nie, że od razu będziecie wygrywać. Będziecie najlepsi dzięki mocy, to ma lekko wam wspomagać. Jak widzimy, ta moc mi dodała, mam dodatkowo 35 HP. Jo! Gość był w aucie. Powiem. Teraz. O, ale amunicję teraz mam. Ale shotguna mi weź, gościu. Dobra, i to tyle na razie. No powiem. Pod względem apteczek jest słabo. Żeby shotguna zdobyć, to musiałem ubić typa z headshotem. Tak to na innych lokalizacjach to ja bym miał shotguna, a moi wrogowie by mieli shotguna, więc. To zależy, jak tutaj dojdziecie. Lotni nie mam, hełma nie mam, słaba zbroja z levelem 2, znaczy nie jest aż tak słaba, ale no. Lepsza by była z levelem 3 lub 4. Chociaż 4 nigdy chyba raczej nie znajdziecie zbroi, ale możecie ulepszyć, bo jeśli ulepszacze są na mapce. Tutaj nic nie ma, więc póki co na razie nie opłaca tu się lądować, ale przejdziemy jeszcze wszystkie domki. Bo to, że ładna miejscowa, to nie znaczy, że dobre ma przedmioty. A na przykład to sztos wygląda, te fioletowe, różowe drzewa, dlaczego ja mówię fioletowe. Zawsze nazwy mi się myliły z różowym fioletowym. Ale pójdziemy sobie do tych domków. Tu chyba już nikogo nie będzie. Nie no, ale naprawdę to przyznajcie, to sztos wygląda. Sztos to wygląda. Że ja tą wyspę jeszcze, kurde, mówiłem na niej przed odcinkiem, przed aktualizacją, znaczy, kiedy to nastąpiło, nic nie wiedziałem kompletnie, co będzie w następnej aktualizacji. Kompletnie nic nie wiedziałem, a tu nagle dodali to, co ja chciałem. Ach, właśnie chciałem mapkę Bermudy ulepszone z Freefire Max i dodali to do naszej Freefire Garena. No, Freefire Max to jest to samo, tylko że z innego kraju i tam macie ulepszoną wyspę. Czyli nie tak do końca to samo, ale no. Ale teraz już jest to samo, bo mamy tą samą wyspę. Jedynie co, te Freefire Max jeszcze ma inne dźwięki aut. Lepsze. Inaczej się tak chodzi, tak bardziej inne ruchy postać wykonuje. Takie drobne zmiany, na przykład też inne dźwięki broni. Niektóre lepsze, niektóre gorsze. Na przykład AWM-kę trochę zgorszyli, bo już nie ma tego fajnego dźwięku przeładowania, jak kulki lecą. Dobra, to już idziemy sobie z tej miejscówy, przylutowaliśmy ją, no, powiem trochę cienko. Cztery apteczki. Pod względem ładności, no to ładna miejscówa. Nie ma co to zaprzeczyć. No, ale no, kiepsko polutowaliśmy. Trochę kiepsko, nie mam żadnego kałacha. Lub Famasa X, z tym ulepszeniem pisze X, coś takiego. Taka kreseczka i X. I to jest naprawdę. Dodali wreszcie ulepszacz do Famasa. Bo zawsze M60 miało te ulepszenie. Tylko zamiast X to Y. Nie wiem, tak ta gra robi.
Już ta broń taka żółta jest, jak się ją trzyma w ręce. Takie ulepszenie, na razie nie mam żadnej broni z ulepszaczem. Czemu się zatrzymuje? Ja się tak znam na tych broniach, dużo, no wiem co na przykład, widzę, że Wektora zmienili, usunęli mu właśnie tą końcówkę do lufy, to mogliście dawać końcówkę z level 3, level 2 lub te takie zmieniacz głosu. Teraz już nie można dać w tej aktualizacji. Pytanie, czy oni zgorszyli tego Wektora, że jest taki sam jak wtedy, tylko że nie możesz go ulepszać tą końcówką, czy jest taki dobry, że już nie potrzebuje tej końcówki. I mamy właśnie takie dwie wątpliwe rzeczy. Ja się nie chcę testować tego na meczu, bo jak przegram z jednym Wektorem, a dwóch Wektorów no nie chcę mieć, bo nie będę miał żadnej broni na daleko. Ale powiem, to już trochę zgorszyli, bo patrzcie na to, widzimy teraz to okno, teraz ten gość jak tylko się popatrzy w oknie, to już nie będziecie mogli sobie tak kampić, kurde, do strefki czy coś, ponieważ już ten gość może wejść tam do okna i was strzela, bo kiedyś to okno było mniej więcej gdzieś tutaj. I bo ten gość się widział tylko tutaj, ale jak już poszłeś tutaj, na Bermudzie normalnej, to było dobrze, a w tej Bermudzie ulepszonej, no to już widzicie z każdej strony, no i macie lipę. Pod względem kampienia w tym miejscu, bo ja zawsze lubiłem tutaj kampić, bo z tego miejsca no strzelacie tutaj. Tutaj pilnujecie, czy ktoś nie idzie właśnie tymi schodami. Jak ktoś idzie, to strzelacie, nie? A tak a propos drop tutaj spadł, więc spoko. Ściany, grozę sobie weźmiemy. Kurde. O, sobie kulki wyrzucimy szybko, bo chcę ściany podnieść. Dobra, i mamy trzy ściany, super. Teraz możemy pilnować, bo raczej ktoś tutaj przyjdzie, bo jest drop. I zobaczymy, czy ktoś tu przyjdzie. Kurde, właśnie zapomniałem. To teraz chyba najlepiej będzie kampić tutaj. No, teraz musicie tutaj kampić. I orować, czy ktoś tutaj nie idzie, ale tu będziecie mieli już trochę ciężej. Z tej strony tak ciężko się wychodzi. No dobra, też się da. No chyba tak nie warto teraz tak chodzić. Bo robimy dźwięk. Gość sobie pomyślał, nikogo nie ma, jak nie słychać krok. A tam jak już usłyszy nasze kroki, to będzie pewne, że ktoś tutaj jest, no i... Jak będzie tak szedł na luza, to nie będzie się tak rozglądał w tym domku i będzie od razu szedł na pałę, a ja wyskakuję z niego shotgunem. No niestety nie mam już tego skina. Lipa. Nie sram diamentami, że tak powiem, żeby kupywać. Ja bym wolał na zawsze takiego shotguna z lakierem. Ulepszającym. Niestety. Nie wiem, czy ja kiedyś będę miał na zawsze takiego shotguna. Jak kałacha mam takiego ładnego na zawsze. To zależy, jaką aktualizację pykną, czy po prostu co dodadzą w danym dniu. I możecie mieć jakąś misję, zagrać kilka meczów i macie lakier na zawsze. Tam jest jakiś ziomek. Dobra. Ciekawe, czy to teraz przyjdzie. Pięć ścian. On tam może na jednego by stykło. O, coś tam słyszałem. Że to nie jest Fortnite, tu kilka kulek wystarczy, żeby zginąć. W Fortnite mniej więcej to podobne były snajper kiedyś, jak były. Bo też biły na dwa hity w ciało. O, jakiś ziomek! To ja może za tą szafą się skryję.
Co wy na to? Lepiej będzie tutaj za tą się schować. O, tam gość jest z apteczką. Ale zakampiliśmy na niego. On nawet tego chłop się nie spodziewał. Żeby mi zaraz tam nikt w oknie nie powalczył się. Kałacha miałeś, wolę kałacha. Odkąd znam ten sposób. Odkąd znam ten sposób, to kałach jest lepszy. Widzicie, jak to warto kampić. Chłop nie spodziewał się, że tutaj w ogóle jestem. A wiecie, że na kucacza nie słychać w ogóle kroków. Bo się skradacie. Chyba drona wypuszczę. Ale to może jak dojdę do koła. Mam ten domek fajnie, jakby był w kole, bo on jest super do kampienia. Aczkolwiek ten drugi, ten też to chyba dobry by był. Teraz fajnie to zrobili, bo te murki są takie ładniejsze. Jeszcze mają te kraty takie typowe jak w życiu. O, dobra, ulepszymy sobie zbroję. Dobra, i ten domek jest w strefie. Pytanie, czy ktoś tam na górze nie jest. I nie filuje na nas, jak tylko wyjdziemy. Dobra, ryzyk, kwizyk. Dobra, nikogo nie ma. Chyba. Ta dziura nadal jest w dachu. Niby dom, kurde, z ładniejszy, kurde. Od wnętrza i od zewnątrz, ale nadal ta dziura jest. Taka ozdoba frefire. Dobra. Takie mam przeczucie, że zaraz ktoś w tej strefie będzie uciekał. Ale raczej nie. Tak to już mamy na niego, kurde. Nie, ale ten kałach jest sztos. Ja wam mówię, naprawdę szybko zabija. Tylko ciężko mi powiedzieć, co jest lepsze, kałach czy ulepszony FAMAS. Bo FAMAS zwykły jest gorszy, ale ten ulepszony z tą końcówką, no to też powiem wam sztos. Też typo. Ale mnie walą. Nie masz szans, kałach, mój ziomeczku. Masz powolną snajpę. Dragunov. No tym Dragunov jest może i dobra na czołowe spotkania, tak jak teraz robiła, ale już nie za bardzo jak ktoś idzie bokiem. Ktoś stoi tak, a ja idę tak i to ma problemy wtedy ze strzelaniem. A karabiny to już radzą sobie z tym świetnie. Dobra, o tu mamy jeszcze. Dobra, lecimy, nie zatrzymujemy się. To wyrzucimy, to flesza. Nie ma tu kampera, dobra. Dwóch graczy mamy, zaraz wygrywamy. Epicko. Powyrzucam niepotrzebne rzeczy. Dobra, to jest chyba idealny moment, żeby drona wypuścić. W tą stronę właśnie. O, właśnie, w tom. Pokażę mi, gdzie są gracze. No i dobra, to już wiemy. Jeden jest tam gdzieś.
Trochę go zraniłem. Dobrze, mamy lotnię. Dobra, ostatni gracz i wygrywam to masakro. Strefa. Oła. Nie rzucaj mi granatu, ziomek. Dostał. Dobra, i wygraliśmy mecz z Brandką.